Cześć, witaj bardzo serdecznie na naszym wieczornym, piątkowym live'ie na Instagramie. Będę się dzisiaj z Tobą dzieliła krótko. Kodami w biznesie online. Jeżeli mnie obserwujesz już od dłuższego czasu, to pewnie zauważyłaś, że lubię przyrównywać życie do gry. Jak spojrzysz na siebie z lotu ptaka, to życie wygląda trochę jak gra w Simsy. Tak? Kiedy twój awatar jest zmęczony albo głodny, no to musi odpocząć, musi zostać nakarmiony. Cały czas musi zdobywać jakieś skille i umiejętności, jeżeli chce dostać się na kolejny level w grze. I często jest tak, że kiedy nie przepracowuję swojej lekcji, na przykład lekcji o tym, żeby nie stawiać mężczyzny na piedestale, no to często właśnie widzimy to w życiu, że przychodzi do awatara ta sytuacja, ona stawia mężczyznę na piedestale, to musi zawsze skończyć mężczyznę albo w ogóle tą sytuację, albo ten związek, że on czegoś tam nie robi i po prostu zaczyna ten awatar tym żyć, to zawsze musi się kończyć brakiem polaryzacji i crushem. I jeżeli ta osoba nie przejdzie tej lekcji w tej rundzie, to nie pójdzie na drugi poziom. Dlatego porównuję życie do gry. Cześć, witajcie, cześć Mariola, cześć Zbysiu. Bardzo miło Was widzieć. Dlatego dzisiaj przychodzę do Was z takimi kilkoma kodami na biznes online. Ja lubię patrzeć na swoje życie jak na grę. Uważam, że życie jest po to, żeby ewoluować, po to, żeby odblokowywać kolejne levele przyjemności, emocji, doświadczeń, zobaczyć różne miejsca, etc. Przeżyć różne stany. Myślę, że to wszystko jest dla nas dostępne tylko wtedy, kiedy będziemy mieli odpowiednie kody i nauczymy się ich używać. Bo skoro ta rzeczywistość dzisiaj tyle oferuje i każdy tak naprawdę może zbudować biznes online, to dlaczego tak się nie wydarza? Jedni grają na kodach, a drudzy grają w coś innego. A drudzy grają, o mój Boże, dlaczego moja plansza tak wygląda, dlaczego ja muszę przez to przechodzić, dlaczego ci inni gracze mi tak robią, dlaczego oni mi tak robią. Jedni grają w tą grę, a drudzy rozpykali to i używają kodów po to, żeby osiągać kolejne levele, ale nie chodzi tylko o osiąganie, tylko chodzi o granie. Chodzi o to, żeby umieć grać na każdym konkretnym poziomie gry. Tak? Dopiero kiedy nauczymy się grać na konkretnym poziomie gry, twój poziom gry to jest tu i teraz i to, co w życiu, czym się w życiu zajmujesz, to dopiero jak nauczymy się grać na tym poziomie, dopiero jak zaczniemy, dopiero jak zaczniemy używać tych kodów, pokażemy, że mamy umiejętności, pokażemy, że umiemy zbierać monety, pokażemy, że umiemy stawiać granice, czyli walczyć tam z innymi graczami, tak? Nie pozwalać im wpierniczać się w naszą grę. Przecież w grze też tak jest, że się kogoś tam okrada. Każdy ma swoją grę. Każdy ma swoją rolę. Odpowiedz sobie po tym live'ie, w co grasz. Kobiety w aktywacji obfitości już znają ten temat, wiedzą w co grają, wiedzą jak używać kodów, mają dostęp do tych kodów. Na końcu tego live'a również zaproszę Cię do przestrzeni bardzo obfitej, w której będziesz mógł nieustannie poszerzać, stretchingować swój mindset po to, żeby zdobywać nowe kody i wchodzić na nowe poziomy planszy. Zauważyłam bardzo duże podobieństwo. Przepraszam. Zauważyłam bardzo duże podobieństwo między związkiem, a między prowadzeniem biznesu.
w dwóch tych sferach. Te dwie sfery wychodzą od ciebie i od tego właśnie kim jesteś. Od tego, z czym się utożsamiasz. Ciężko jest mieć niskie samopoczucie w relacji i wysokie w biznesie. Często jak ktoś ma niskie poczucie w relacji, to można szybko zobaczyć, że w biznesie to będzie wszystko robione z kontrolą, z wysiłkiem, z dużym nakładem pracy, z dużym nakładem stresu i tak dalej. Niewątpliwie i biznes, i związek jest odzwierciedleniem kodów, jakimi się posługujemy i ogólnej, jakby ogólnego obrazu gracza, którym jesteśmy. Pierwszy kod, z którym się dzisiaj chcę z Tobą podzielić, to takie ćwiczenie, taka kontemplacja. Jak możesz sprawdzić, czy ktoś, albo czy Ty, najlepiej w grze patrzeć tylko i wyłącznie na siebie, jak możesz sprawdzić to, czy odniesiesz sukces? Nie mówię, że nie odniesiesz go kiedyś, ale na przykład teraz, już teraz możemy to ocenić. Możemy wyciągnąć konkluzję. Otóż, to czy osiągniesz sukces, możesz teraz zmierzyć tym, ile odpowiedzialności bierzesz za swoją grę, za swój biznes, za swoją twórczość, za swój online, w momencie, w którym coś idzie nie tak. To samo jest w związku. Jeszcze raz wytłumaczę na przykładzie związku, bo wiem, że jeszcze się publika nie zmieniła na Instagramie. Lubicie temat związku i to jest wszystko połączone. Czyli w związku. To, czy Twój związek będzie miał sukces, czy on przetrwa, czy tam będzie więź, czy tam będzie oddalanie się, cześć kochana, można zmierzyć dzisiaj tym, ile odpowiedzialności bierzesz za to, kiedy coś idzie nie tak? Czy jesteś wtedy osobą, która mówi, o nie, częstokrotko, o nie, to on, to znowu on, to kolejny on, to on leniwy, to on niedobry, to on pasywny, to on. To już wiadomo, już słychać, już widać, już na, oczywiście w głowie takiego gracza, który gra w grę ofiary, że to się jej przydarzyło i że kolejny raz, to wczoraj było na Instagramie tutaj, ja do tego się tak za bardzo nie odniosłam, kolejny raz sprawdzam mu telefon w swojej grze i kolejny raz odkrywam, że on jest na aplikacjach randkowych, czuję, że powinnam odejść. To jest Twoja gra, to Ty grasz na kodzie. Okej, widzę, jestem sobie w planszy, patrzę, gościu mnie zdradza, patrzę, gościu szuka rozrywki. Jeżeli byś chciała zostać w tej planszy, to musiałabyś wziąć coś, zrobić od siebie, żeby zmienić tą grę. Oczywiście możesz go zostawić, natomiast jeżeli nie zmienisz swojej gry, a na razie grasz na kodach, chodzę, sprawdzam mu telefon, przyciągnęłam kogoś, kto szuka rozrywki, jestem nierozrywkowa albo nie jestem rozrywkowa wystarczająco dla tego mężczyznę. To jest konsekwencja tego, co się dzieje. Albo przyciągnęłam jakiegoś dupeusza i po prostu, no, co ja mam za poczucie wartości? Co ja nie rozpoznałam, że to dupeusz? A nie porządny człowiek? Dzisiaj mi się chciało śmiać, że często jak rozmawiam z kobietami i się pytam, pytam się, okej, gdzie chcesz dojść, co chcesz osiągnąć, co robimy, gdzie majsterkujemy.
Teraz już nie, ale wcześniej miałam takie sytuacje, że dziewczyny przychodziły i mówiły, no ja bym chciała, żeby on więcej ze mną czasu spędzał. No ja bym chciała, żeby on więcej czasu ze mną spędzał, żeby... A ja mówię, no dobra, ale ile to jest więcej czasu? No tak 4 dni w tygodniu. Ja mówię, no dobra, i co będziecie robić przez te 4 tygodnie? No, no nie wiem, no oglądać Netflix, coś razem gotować i tak dalej. Jeżeli masz takie oczekiwania, pragnienia, potrzeby, no to prawdopodobnie coś takiego sobie przyciągniesz, żeby coś takiego przyciągnąć, to musi być mężczyzna, który będzie miał czas 4 razy w tygodniu na oglądanie Netflixa, na przytulanie się, na zaspokajanie twoich potrzeb i tak dalej. To raczej nie będzie solidny męski mężczyzna, no samo przez się. Męski, solidny mężczyzna, rozwój, tworzenie, rodzina, to jest praca, to jest ekspansja i tak dalej. I mnie dzisiaj chciało śmiać, bo ja ostatnio nie spotykam się za często z mistrzem świata, ponieważ nie chcę wam mówić co, ale coś się wydarza za kurtyną. I naprawdę widzimy się 3-2 razy mniej niż do tej pory. I on dzisiaj tutaj wpadł w ogóle z zaskoczenia, przyniósł te kwiaty, zabrał mnie na lunch, zrobił mi zakupy do domu. Wydarzyły się jeszcze inne rzeczy, o których nie będę mówiła online. I pojechał dalej robić to, o czym nie chcę mówić. I tak sobie pomyślałam, no tak, no zanim ja rozpoczęłam tą grę z nim, to ustawiłam sobie takie kody, ustawiłam sobie taką tożsamość, że ja chcę mężczyznę, który pracuje, który się rozwija, który tworzy, którego nie trzeba prosić, którego nie trzeba zachęcać, którego nie trzeba inspirować do tego, żeby budować życia i do tego, żeby być odpowiedzialnym. Okej? Okay? Także żebyście wiedziały później, że jak coś pójdzie, bo okej, okay, jak mamy 19, 18, 22 lata i jesteśmy w grze, no to można, no to wiadomo, idziemy się parę razy zakochać, poczuć pieprznięcie, pogotować, popatrzeć sobie, powlepiać się w siebie. Ale życie to jest życie i w życie warto umieć grać. To tylko taką analogię wam pokazałam, że jak tamta osoba pragnęła tego, to ona nie ma, dopóki ona tego pragnie, dopóki ona ma takie oczekiwania od gry, czyli znaczy nawet nie od gry, tylko ona jest na to nastawiona, ona jest na to ustawiona, ma taką tożsamość, to jej nie spotka mężczyzna, który powie, weźmie ją i powie, zrobię wszystko, co trzeba, żebyś była bezpieczna, żebyś mogła rozkwitać, żebyś mogła ze mną być. Nie spotka, no bo to by jej sprawiało ból, bo ona jest na to niedostępna w swojej grze. Dobra, wracamy do tematu, bo odpłynęłam. Także twój sukces dzisiaj możesz już od razu, już możesz zobaczyć, czy będziesz miała sukces w tym roku 2024, czy nie. Czy ten online ci się rozwinie, czy to nie? Czy ten produkt, który chcesz sprzedać, ci się rozwinie, czy to nie? I to możesz sprawdzić tak, pierwszym kodem. Patrzysz na siebie jak na gracza. Nie, o, nie mów mi tego, o, nie, bo ja mam ranę, a nie, bo to mam przez moją mamę. Nie. To nie na tym kanale. Patrzysz na siebie tak. Ile odpowiedzialności biorę za moją grę i za mój awatar, kiedy rzeczy idą nie po mojej myśli. Czyli na przykład, co to może iść nie po mojej myśli? No robię te posty i ci followersi nie przychodzą, nikt nie jest aktywowany. Albo sprzedaję, coś tam wspominam o swoich ofertach, ale nikt nie kupuje. Ile odpowiedzialności bierzesz za to, co się wydarza? Pokażę, jaki sukces odniesiesz. Bo życie to tak, płynie sobie zawsze. Bo związek to tak, płynie sobie zawsze. Biznes online, jak się jest freelancerem albo ma się własną działalność w Matrixie, to płynie tak. No chyba, że posiądziesz odpowiednie kody. Więc to, ile odpowiedzialności bierzesz za to, jak idzie shift, jak idzie coś nie tak. To czy schudniesz i czy się ustabilizujesz zdrowotnie, jak jesteś otyła i jak jesteś chora, zależy od tego, ile weźmiesz odpowiedzialności za siebie.
Jak nie sprzedajesz i nikogo nie aktywujesz i nikt do ciebie nie dryfuje i nie grawituje, to będziesz mogła to zmienić i odnieść sukces w tych dwóch rzeczach, w tych dwóch sektorach. Tylko jeżeli weźmiesz odpowiedzialność, okej, okay, czyli tu muszę poprawić, okej, okay, tu muszę mieć inną energię, okej, okay, może zwracam na nieodpowiednie rzeczy uwagi, okej, okay, może ja w ogóle nie ucieleśniłam tego, o czym ja mówię. Różne rzeczy mogą być. Temu dokładnie przyglądamy się w aktywacji obfitości. Więc twój sukces jest mierzony tym dzisiaj, ile odpowiedzialności jesteś w stanie wziąć za to, jak coś idzie nie tak. Przypomnijcie sobie zawsze tego gościa od Amazona. Zanim on się stał Amazonem, Amazon jest znany każdemu na całym świecie, to on pracował w jakiejś piwnicy wielkości mojej łazienki. I on nie widział sukcesu przez długi czas. On był sam i miał niepowodzenia przez długi czas. Ale to tylko dlatego, że brał odpowiedzialność za to, co jest i za swoje rezultaty. Spowodowało, że dzisiaj jest największą firmą, jedną z największych firm, może nie z największych firm, ale jedną z najbardziej znanych firm. Bo na przykład BlackRock jest największą firmą. O Boże, nie wiem, czy powinnam mówić te nazwy na live, czy mnie tam nie zhakują. Na przykład ten Czarny Kamień jest największą firmą, ale nie wszyscy o nim słyszeli, a o Amazonie tak. To więc to jest kod numer jeden. Odpowiedzialność twoja. Za twoją grę, za twojego gracza. Druga sprawa, żebyś zrozumiała, o tym wczoraj chyba mówiłam. Nie wiem już, gdzie o tym mówiłam, czy tutaj, czy w aktywności, w aktywacji. Jedynym wrogiem, jedyną przeszkodą w twoim biznesie jest twoje własne ego. To nie jest konkurencja, to nie są hejterzy, to nie jest miejsce, z którego zaczynasz, to nie jest brak twojego doświadczenia, to jest tylko i wyłącznie ego. Ego, dla przypomnienia, są to części twojej osobowości. Osoba to jest persona. Persona z łaciny to maska. Więc osoba czy Olimpia to jest maska. Ok? Ja jestem świadomością. A to wszystko, co mnie ukształtowało do tej pory, to jest moja osobowość. To jest mój awatar w grze. I ten awatar składa się z części. Ja to mogę mieć charakter, ja to mogę mieć różne preferencje, ja mogę mieć różne umiejętności, charyzmę, ja mogę mieć cały szereg umiejętności, nad którymi cały czas pracuję, które udoskonalam, bo odkryłam, wow, że to nie jest tak, jak mi w szkole pokazali, że albo mam talent, albo nie mam i jak mam talent, to się nadaje, a jak nie mam, to tego, albo coś umiem, albo czegoś nie umiem. Nieprawda, możemy zawsze w każdym momencie, czy masz 30, 20, 80 czy 100 lat, zawsze możesz zacząć się czegoś uczyć. Zawsze możesz poprzez działanie intencjonalne poszerzać swoją umiejętność w danej dziedzinie, jeżeli ci na tym zależy. Moja mama mi kiedyś opowiadała historię, oglądali z moim tatą dokument o kobiecie, która, nie wiem dokładnie, ale mniej więcej leciała ta historia tak, że ona była jakąś olimpijką, i wygrywała na olimpiadzie, wygrywała na olimpiadzie i wygrywała na olimpiadzie. I to jest bardzo często u sportowców, że oni, no jakieś mają dziwne motywy, dlaczego oni tam osiągają te sukcesy. I jak już osiągną wszystko i nie ma co do osiągnięcia, no to już nie mają tej tożsamości i później jakby im przechodzi, idą gdzieś w cień. Nie są aktywni. I ta kobieta była nieaktywna i tam się trochę postarzało się jej i coś zaczęła pracować nad swoją świadomością. Już jakby ze świadomości chciała to zrobić, a nie z tamtych starych motywów, jakiekolwiek ona miała te motywy. W każdym razie uwierzyła w to, że wszystko jest możliwe i tak dalej, i tak dalej. I przepłynęła, już będąc stara i już jakby nie będąc w tym zawodzie,
Nie wiem, co ona tam przepłynęła, czy jakiś kanał, czy jakieś morze, ale przepłynęła je sama. Jakieś, nie wiem ile kilometrów, tak jak mówię, nie wiem dokładnie tej historii, ale ogólnie puenta jest taka, że nawet po latach, bez tej identyfikacji, po prostu rozpaliła w sobie pragnienie, uwierzyła, że jest wszystko możliwe. Tam pewnie jakaś łódka za nią płynęła, czy coś takiego, to wszystko było kamerowane, ale zrobiła to. Wracając do ego, czym jest ego? Ego to są części naszej osobowości, części naszej podświadomości, które udają, że są nami, udają poprzez identyfikowanie się, na przykład słucham takiej muzyki i się z tym identyfikuję i ktoś powie, że rok jest zły, a ja mu skoczę do gardła i się na niego obrażę i mnie to wkurzy. Albo identyfikuję się ze swoim ciałem i może nie podobają mi się, nie wiem, moje kolana albo moje pachy. I przyszła moja koleżanka i powiedziała mi, słuchaj, ja wczoraj miałam gorącą noc z tym facetem i jak on zdejmował ze mnie ubrania, to pokazałam się jak dzieło sztuki. I po prostu i kocham swoje pachy, jestem taka dumna z tych pach i pokazałam mu te pachy, a jak ty się utożsamiasz z pachami i nie lubisz swoich pach, to odbierzesz to jako atak na ciebie, okej? Okay? Ludzie się utożsamiają z poglądami politycznymi. No naprawdę ze wszystkim, co możliwe, tylko nie z tym, co trzeba. No i to ego dlatego jest jednym twoim wrogiem, bo teraz w momencie, w którym rodzina powie ci coś, to ty poczujesz się poraniona, poczujesz się zraniona, pomyślisz sobie, o, nie mogę robić tego, bo rodzina to powiedziała. Albo jak pierwszy hejt przyjdzie, a ty się utożsamiasz z tym, co ludzie o tobie mówią, czyli nie sterujesz, nie wiesz, kto steruje, nie wiesz, jaki jest cel tej misji. Hejt w internecie jest normalny. I zidentyfikujesz się z tym, Boże, co ona powiedziała, jak ona tak mogła powiedzieć, jak ona tak mogła powiedzieć i przestaniesz robić to, co do ciebie należy, to, co prawdopodobnie przyszła robić tutaj twoja dusza. Albo utożsamiasz swoją wartość i swój sukces z tym, czy sprzedałaś, czy nie sprzedałaś i powiedzmy, że w końcu wyszłaś i sprzedałaś, ale się nie sprzedało i utożsamiasz się teraz z tą porażką. I nie bierzesz odpowiedzialności za ten down, za tą regresję. Więc to ego jest twoim jedynym blokiem i twoją jedyną przeszkodą w osiąganiu twojego sukcesu. Sukces to nie jest osiąganie celu. To też ludzie źle rozumieją. Ego tak sobie myśli. O, będę miała sukces, jak będę w związku. O, będę miała sukces, jak będę miała 100 tysięcy. O, będę miała sukces, jak będę miała 10 tysięcy follow. O, będę miała sukces, jak x, y, z. To nie jest sukces. To jest tylko krótki, tymczasowy moment w istnieniu, który, jeżeli nie będziesz wyposażona w dobre kody i takie jak emocjonalna inteligencja, takie jak wdzięczność, takie jak połączenie z życiem, takie jak świadomość tego, kim jesteś, takie jak pokora, etc., to nawet nie będziesz mogła przeżyć tego momentu w czasie. Tylko nawet go nie zauważysz, nawet go nie wycelebrujesz, tylko polecisz dalej, osiągać kolejny cel. Bo zawsze będzie tak, że będziesz chciała coś, czegoś nie masz. Coś, czego nie masz. Więc sukcesem nie jest osiąganie kolejnych celów. Sukcesem jest bycie szczęśliwym w drodze. Sukcesem jest bycie przebudzonym, nie przebudzonym jak Dalai Lama, on nie jest by the way przebudzony. Przebudzonym, czyli po prostu nie śpiącym, nie byciem na automacie, nie byciem, nie odgrywaniem gry o tym, co inni robią gracze. Tak? Ludzie grają, dlatego czasami mówię, że ludzie to podłoga matrixowa. Bo ci ludzie grają w grę, co zrobili dzisiaj celebryci. Albo dlaczego ta celebrytka coś tam nawywijała. I grają dniami i nocami w grę o tym, żeby udowodnić w internecie rację, że ona coś zrobiła źle. Już wiemy, gdzie energia i uwaga tych graczy leci i że ci gracze nie odniosą żadnego sukcesu, ani spełnienia, ani satysfakcji, ani nic nie zbudują, ani nic nie zostawią tutaj po sobie.
I niestety, ale wasze ego najczęściej przed takimi ludźmi czuje bojaźń. Dlatego wam pokazuję to z różnych takich perspektyw. I zawsze, w każdym moim programie i praktycznie w każdym moim nagraniu zachęcam was do przeniesienia uwagi na siebie i na swoją grę. Ale wciąż widzę, że ludzie nie wiedzą, co to znaczy przenieść uwagę na siebie. Dlatego będziemy próbować powoli z innej strony. Także twoje ego to jest twoja jedyna przeszkoda. Nic więcej, nic mniej. To nie są zewnętrzne środki. To nie są zewnętrzne faktory, bo gdyby to były zewnętrzne faktory, to byśmy nie mieli tyle wspaniałych historii ludzi, którzy wychodzili z biedy, ludzi, którzy przyjeżdżali z Indii, ludzi, którzy coś tam. Ci ludzie po prostu nigdy nie stracili swojej wizji sprzed oka. Ci ludzie nigdy nie pozwolili zdeterminować swojemu wewnętrznemu sabotażowemu głosu i głosom na zewnątrz, które są notabene odbiciem tego wewnętrznego sabotującego głosu, nie dali się sprowokować, ani nie dali się wciągnąć w tą regresję. Ci ludzie wzięli odpowiedzialność za niewidzenie efektów i za ruszenie dalej. Także to nie jest tak, że coś z zewnątrz cię blokuje. To nigdy nie jest tak, że to twój partner sprawia, że nie jesteś szczęśliwa. Nie jesteś szczęśliwa, bo nie umiesz być szczęśliwa. Gdybyś chciała być szczęśliwa, to byś była szczęśliwa i w najgorszym przypadku okazałoby się, że ten partner musi od ciebie odpaść, bo jeżeli on jest faktycznie taka dzida. Ale dopóki nie wybierzesz i nie staniesz w swoim szczęściu, nie weźmiesz odpowiedzialności za siebie, nie możesz mówić, że to on, bo to nie on. On jest tylko twoim odbiciem. Guten Morgen! Wo bist du, dass du sagst Guten Morgen? Guten Abend schon! Witaj, kochana. Także drugi punkt to było ego. Mam nadzieję, że robicie notatki. Trzeci punkt. Mogę ci obiecać, że jeśli chcesz biznesu online, prosperującego, jeżeli chcesz obfitości, finansowej i obfitości w związku, to będzie ci potrzebna do tego energia. Nie da się robić tych rzeczy bez energii. Nie da się być w związku, który prosperuje, który funkcjonuje, w którym jest pasja, kiedy nie masz energii. Tak samo nie ma biznesu. Jak nie masz energii, to znaczy, że twoja część, twojego awatara gdzieś tam po prostu się za tobą wlecze. Nie wiem, bo może nie dospałaś, bo może jesz cały czas cukier, bo może co trzeci dzień palisz zioło, bo może weekendy są od imprezy. Jak będziesz robiła sobie takie energetyczne przerywniki, czyli po prostu jak to powiedzieć, dajesz na coś takie pokłady energii, później się musisz zregenerować, nie ma energii życiowej na biznes, więc od razu ci mówię, że jeżeli biznes, to na pewno ci będzie potrzebna energia. I to taki niby kod, taki niby oczywisty, ale mi zajęło długo to ucieleśnić. Ja na początku tylko biznes, praca i w końcu osiągnęłam pewien poziom i nie mogłam pójść na drugi poziom. I zastanawiałam się długi czas, co to jest, a to chodziło o moją energię. Że ja, to nie może być tak, że biznes, robienie, a ja gdzieś w międzyczasie tam odsapnę, tylko to musi być ja energia, ja zintegrowana, ja zadowolona i oczywiście to się wydarzy tylko wtedy, kiedy ja nie mogę być Baba Jagą i ksenowojowniczą księżniczką w relacji, a tutaj przychodzić do was i mówić wam te rzeczy. Bo to będzie nie w integracji, to będzie wyczuwalne, to będzie widoczne, to będzie inaczej zupełnie rezultatowało. Także na pewno będzie ci potrzebna energia i zwróć na to uwagę. Jak myślisz sobie o innych graczach, jak myślisz sobie o faktorach zewnętrznych, jak nie bierzesz, nie patrzysz na siebie, nie przekładasz uwagi na siebie, nie zajmujesz się tym, co masz robić, szlifujesz swoich umiejętności sprzedażowych, marketingowych, wystąpień przed kamerą, nie ćwiczysz, nie odżywiasz się, nie będziesz miała energii. Potrzebna ci jest energia.
jak skupiasz się na tych innych rzeczach, które nie są ważne, które nie dotyczą Twojej gry, które odbierają Ci sprawczość i odpowiedzialność, jak najbardziej wycieka Ci energia. Także granice. A propos granic, kolejnym kodem, czwartym jest to, że w online, nie mówię o marce osobistej typu, że musisz być coachem albo że musisz nadawać, możesz robić naprawdę setki innych rzeczy online. W online nie ma granic. Nie ma granic. I teraz ludzie, którzy nigdy nie odniosą sukcesu, będą się skupiali, no ale nie, no ona miała lepiej, nie, ona miała tamto doświadczenie, no nie, no jej było łatwiej, no nie, ją wspierał mąż. Jak taki jest mindset, to jest już dyskwalifikacja, nie jest przerobiony poziom, nie pójdziesz na poziom wyżej. Bo online nie ma żadnej granicy i to wygląda, proces wygląda w następujący sposób. Masz swoją plażę, masz swoją rundę, tylko to Cię powinno zajmować. I teraz wyznaczasz sobie kolejny level i ucieleśniasz się do tego levelu. Później sobie żyjesz na tym levelu i jak jest fajnie i stabilnie, nowy level sobie uzgadniasz i znowu ucieleśniasz się do tego levelu. Ucieleśnianie będzie składową Twojej dyscypliny, Twojego mindsetu, ludzi, od których się inspirujesz, rzeczy, które ucieleśniasz, ile uwagi na siebie przekładasz, ile uwagi przekładasz na swoje umiejętności, etc. Także cel ucieleśnienie i tak wygląda ta droga. Dlatego ludzie stoją w miejscu, kiedy nie przerabiają swojej lekcji. Nie da się tego ominąć, życie Was nie wpuści na kolejny level. Więc tak to wygląda. Cel ucieleśnienie. Ale jeżeli ktoś co chwilę przegrywa z tym głosem w głowie, że to oni, że to ona, że to nie zrobiłam, bo oni, bo nie zrobiłam, bo to mi nie, bo oni mi nie dali mi wystarczająco wsparcia, nie zrobiłam, bo mąż mnie nie wspiera, nie zrobiłam, bo nie dostałam pozwolenia. Czas sobie przypomnieć, że głos w Twojej głowie jest w Twojej głowie i że reagujesz na niego. Głos w Twojej głowie, na który reagujesz, to jest ten sam głos. To jest ego i która... To jest ego i to jest ta sama część i ona jest jedno, ona jest tak samo jak jest yin i yang wszędzie. Aktywne i pasywne. Słońce i księżyc. Gorące i zimne. Światło i cień. Męskie i żeńskie. Tak samo ego ma też dwie twarze. Ego jest ofiarą i ego jest oprawcą. Jeżeli słyszysz głos w swojej głowie w kontekście biznesu albo w kontekście relacji, który mówi Ci, że tam jesteś jakaś niewystarczająca, robisz z siebie ofiarę, że inni mają lepiej, że inni mieli lepszy start, etc. Ten głos to jest głos ofiary i możesz być pewna, że to jest ego. Dlatego będziesz mnie nie lubić, jeżeli się z nim identyfikujesz, sobie myślisz, że taka jesteś i jak ja to mówię, to co mówię, to będziesz nie za bardzo do mnie pawała sympatią, bo mówię do tej części, a ta część, ona wcale nie ma żadnego interesu, żeby się przemienić. Ona żyje z tego, że jest ofiarą. Ta sama część, która jest ofiarą w postaci Twojego ego, w postaci tego głosu, to jest również Twój oprawca. Czyli powiedzmy, że to jest ofiara, nic nie robisz, środa, czwartek, piątek, sobota, nie siadłaś do biznesu. W tym czasie mogłabyś napisać 10 postów, zlecić komuś stronę, zastanowić się nad swoją misją, cokolwiek. Mogłabyś. 4 dni to jest zajebiście dużo czasu. Ale przez ten głos ofiarny ego nie robisz. Ten sam głos po 4 dniach powie Ci, jaka jesteś beznadziejna, że nie zrobiłaś. Najpierw Ci powie nie rób, a później Ci powie dlaczego nie zrobiłaś. Także oprawca i ofiara w Twojej głowie to jest na pewno ego i czas zrozumieć, że to jest głos w Twojej głowie i czas zrozumieć, żeby przestać na niego reagować
Możesz zawsze się przyglądać na niego z ciekawością. O, ciekawe, że to robisz, ale ja postanowiłam, że dzisiaj napiszę post. O, ciekawe, że to zrobisz, ale ja postanowiłam, że nagram dzisiaj pierwszy moduł tego programu, żeby pomóc innym, żeby ekspandować, żeby osiągnąć finansową niezależność. Trzeba zacząć ustalać tym głosem, wziąć ten głos, przestać się z nim identyfikować i wziąć ten głos jako osobny głos, który może cię, który możesz nastroić. Który może być głosem twojego wysokiego standardu. Ok? I po prostu, jak w wojsku, zamiast mówić ci te wszystkie przykre rzeczy, a ty zamiast tego słuchać i cierpieć, już nie wiadomo kto to mówi, to zacząć sobie powtarzać dobre rzeczy, pozytywne rzeczy, wzniosłe rzeczy. Rzeczy, które mogę zrobić aktualnie w swojej planży, w swojej grze, w swojej rundzie. I później zamiast oprawcy głos, to nastroić ten głos, wyćwiczyć go, niech to będzie głos, który przyznaje ci nagrody. Który codziennie pod prysznicem albo jak idziesz spać, który jest wdzięczny. Można? Można, tylko trzeba robić. Sukces ostatecznie, to który to już jest? Raz, dwa, trzy, cztery, piąty kod i ostatni. Sukces, czyli powiedziałam już dzisiaj, że sukcesem nawet nie jest osiąganie konkretnego levelu, a cała ta droga. Ale jak nauczysz się grać na tym swoim levelu aktualnym, to naturalnie wejdziesz na kolejny level. I sukcesem jest po prostu umiejętność grania w grę. Życie jest grą. I ten sukces teraz się składa z dwóch rzeczy. Z twojej wyobraźni i z twojego intencjonalnego działania. Czyli to, co wcześniej mówiłam. Cel ucieleśnienia. Cel symbolizuje tutaj, wyobraźnia symbolizuje tutaj cel, a intencjonalne działanie obrazuje tutaj ucieleśnianie. Czyli ja muszę sobie najpierw wyobrazić, że ja na przykład mogę zamieszkać w Dubaju. Dwie plansze wcześniej nie mogłam sobie tego wyobrazić. Nie czułam się pewnie, byłam jeszcze na etacie. Gdzieś tam już mi to brząkało tutaj, ale nie mogłam sobie tego wyobrazić. Dwa levele wyżej mogę sobie to wyobrazić z łatwością. I mogę intencjonalnie działać do tego. Dwa etapy wcześniej musiałam sobie wyobrazić najpierw, że muszę wyjść z etatu. Na początku nie mogłam sobie tego wyobrazić. Ten etat to była po prostu jak kotwica bezpieczeństwa. To jest nieprawda, bo tak naprawdę zabierała mi czas, energię, życie i nie mogłam robić tego, co chcę robić. Nie mogłam ekspandować na etacie. Po prostu nie mogłam. Nie mogłam też go od razu rzucić, bo nie byłam przygotowana do tego. Nie miałam wystarczająco zebranych punkcików, grzybków, serduszek i skilli, żeby to zrobić. Także sukces to jest, ile sobie jesteś w stanie wyobrazić. Czy jesteś chociaż trochę sobie w stanie wyobrazić więcej? Nie możesz doświadczyć czegoś, czego sobie nie możesz wyobrazić. I tutaj od razu mówię do wszystkich kobiet, które są w związkach i są bardzo zdeterminowane i bardzo uparte i bardzo przekonane o tym, że to partner jest powodem ich niepowodzeń, że to partner jest powodem ich nieszczęścia, źródłem ich nieszczęścia, ich braku satysfakcji. Tylko tyle możesz przeżyć, jeżeli jesteś sobie w stanie wyobrazić. Czas zacząć grać odpowiedzialnie za siebie, wziąć wszystkie narzędzia i wszystkie aplikacje, które są przytwierdzone do tego awatara w postaci myśli, w postaci emocji. Możemy zarządzać swoją energią, możemy zarządzać swoją wyobraźnią. Wczoraj wieczorem siadłam sobie po bardzo produktywnym dniu, w którym byłam z siebie bardzo zadowolona, głos w głowie wytrenowałam na zadowolenie, na wdzięczność. Pogasiłam światła, zapaliłam świeczki i jeszcze przed spaniem puściłam muzykę i zaczęłam sobie pisać w notesie. I to był taki czas bez telefonu, bez umysłu. To był taki czas, jakbym używała jakiejś takiej przestrzeni wokół mnie i magicznej i magii mojej własnej i po prostu jakby pisała sobie przyszłość. I zawsze muszę wtedy myśleć o moich
obserwujących, którzy nie o wszystkich, tylko o tych, którzy szukają cały czas złotego środka, szukają cały czas, myślą, że coś istnieje takiego, albo ktoś, albo coś, albo jakiś program, który po prostu zmieni cały kurs życia. Nigdy nie mając woli do tego, żeby wziąć czas dla siebie, żeby się odłączyć od telefonu, żeby zacząć pisać o tym, jak chcę, żeby moje życie wyglądało, żeby planować sobie kolejny dzień, żeby zrobić sobie rachunek sumienia i zobaczyć, ok, gdzie oddaję energię, gdzie oddaję odpowiedzialność, a gdzie mogę sobie i za co podziękować, ok? Gdybyśmy to robili, w ten sposób kraftowali życie, byśmy byli zadowoleni, byśmy sobie grali w tą grę. A jak my lecimy cały czas na autopilocie i myślimy sobie, że ktoś jest tam gdzieś odpowiedzialny za nasz sukces i za nasze szczęście, albo że ktoś miał lepiej, nieprawda. Ci ludzie, co o nich myślałaś chociaż raz kiedykolwiek w życiu, że mają lepiej, ci ludzie codziennie się stawiają i robią te rzeczy. Oni się stawiają po prostu do swojej gry. Oni się przebudzili do swojej gry. Nic więcej i nic mniej. Dajcie znać, proszę, bo wiem, że słuchało tu mnie minimum 30 osób regularnie i czujnie. Dajcie znać, czy podoba Wam się taki format, kiedy Wam podaję kody, czy Wam coś kliknęło, czy Wam się otworzyła głowa. Będzie bardzo fajnie, jak dasz znać. A ja przeczytam Wam dwie wiadomości z mojej grupy obfitości kobiet obfitych, kobiet bogatych, gdzie mamy 600 wiadomości. Ja Wam przeczytam tylko dwie. A te reszta, te 600 są bardzo podobne. Także to są tylko dwie z dzisiaj, z 1 marca. Zapraszam Was do wewnętrznego świata moich kursantek. Muszę się z Wami czymś podzielić. Justyna. Często patrzyłam na duże kwoty w tym wyzwaniu. Mamy różne, przeróżne ćwiczenia cudowne. Na przykład ostatnia kwota, którą założyłam sobie w tym miesiącu i się rozciągnęłam do niej, stała się faktem. Ale kiedy wczoraj mnie olśniło, że zdarzają się w ciągu tych paru dni w trakcie trwania aktywacji obfitości takie okazje, które nie wydarzały się do tej pory, dzięki którym mogę zaoszczędzić pieniądze, chociażby jakieś mega duże zniżki, które mi ludzie dają i upusty, to jestem teraz pod wrażeniem. Nawet moi najbliżsi są czasem zdziwieni, jak ja dostałam taką zniżkę. I wczorajszy fakt, że zawsze moja firma jeździła na szkolenia, nie sądziłam, że kiedykolwiek się to zmieni, bo przez lata jeździliśmy w jedno i w to samo miejsce. Także jadę teraz na 4 dni nad morze za free i jeszcze odpocznę sobie od moich codziennych obowiązków. Ogólnie czuję, jakby wszystko działo się na moją korzyść. Miłego dnia, drogie panie. Zaraz po tym ja zaczęłam się dzielić moją manifestacją i moim to, co się u mnie wydarzyło wczoraj, a zaraz po mnie zaczęła dzielić się Natalia, której profil udostępniłam dzisiaj na swoim story. I Natalia pisze: u mnie dzieje się magicznie. Miałam kilka dni przerwy od kodów obfitości, bo działałam. Ucieleśniłam kody z pierwszych dni, stawiałam się, wróciłam na Instagram w zupełnie innej energii niż wcześniej. Już nie z braku, niech mnie ktoś wybierze, a z obfitości. Mam jeszcze małe konto, ale wczuwam się, jakby były tam tysiące. Wczoraj zrobiłam pierwszego live'a w zupełnie innej lekkości i autentyczności. Tak chcę się czuć i tak chcę tworzyć. Ta przestrzeń tutaj, Oli, robi mi tak dobrze. To są tylko dwie wiadomości z kilkudziesięciu takich. Już wczoraj mówiłam, dzisiaj powtórzę. Dzisiaj nawet dostałam akt notarialny od mojej klientki, że kupiła ziemię. Mężowie dostają podwyżki. Dziewczyny wychodzą z gry w ofiarę i zaczynają grać w obfitość. Dostają tam kody, jak sobie radzić w momentach, kiedy są wątpliwości. Blokady, które znajdują się w podświadomości, bo obfitość jest, ty jesteś świadomością, ty jesteś obfitą, ty masz swoją grę, możesz zagrać w co chcesz. Ta rzeczywistość, ona ci może to tylko ułatwić.
Więc dlaczego tak się nie dzieje? Bo pod czubkiem góry lodowej, pod powierzchnią, pod poziomem morza, pod czubkiem góry lodowej jest tysiące różnych przekonań, blokad, które historii, których sobie opowiadasz, których nie jesteś świadoma. W aktywacji obfitości patrzymy na te blokady ze wszystkich możliwych kątów. Nie, no po prostu nie ma tam żadnej wymówki. I to się dzieje, to jest magiczne, kiedy kobieta słucha tego, robi to i idzie tym, żyje, bo to jest na takiej zasadzie, okej, myślałam sobie, że może to jest problemem, myślałam sobie, że może dlatego nie mogę, myślałam sobie, że na to jeszcze muszę poczekać, myślałam sobie, że może jestem taka. I poprzez te transmisje i kody, które ci tam daję, nagle shiftuje się twoja energia. Nagle gdzieś, co było poziom, tutaj był poziom, nie mogłaś się przez niego przedostać, nagle się otwiera ta klapka i już możesz. Więc dzieją się niesamowite rzeczy. Grupa jest bardzo zżyta. Ten format jest nieziemski, bo jesteśmy codziennie w kontakcie. To nie jest tak, że nagrywam codziennie tylko transmisję, tylko naprawdę jesteśmy tam bardzo blisko. Mamy etykietę, czyli nikt nie może grać w ofiarę, bo to po prostu nie jest taka przestrzeń. To jest przestrzeń, kiedy jesteś gotowa wziąć za siebie odpowiedzialność, już rozumiesz, że to jest twoja gra, tylko daj mi kody, ja będę używać, ja będę robić, ja będę się rozwijać, ja będę ekspandować, ja będę kreować, tylko pokaż mi, weź mnie nastrój, daj mi, rozumiesz? To na takiej zasadzie, a nie zrób za mnie, pokaż mi, co ja mam dokładnie zrobić, bo wczoraj już tłumaczyłam, nie każda strategia podziała na każdego tak samo. Ale jak twoje ciało twórcze, kreatywne, sprawcze zostanie aktywowane i nagle się okaże, że to jakieś przekonania tak naprawdę nie moje, jakieś w ogóle historie mnie blokowały przed tym, żeby inwestować, przed tym, żeby tworzyć, przed tym, żeby się dzielić, przed tym, żeby wydawać, przed tym, żeby się pokazywać, wprawiają dziewczyny energię w ruch. To nie jest tylko słuchanie. Tam jest słuchanie, działanie, realizacja, słuchanie, działanie, realizacja, słuchanie, działanie, realizacja, słuchanie, realizacja, działanie, słuchanie, realizacja, działanie. Jest bardzo obficie, jest bardzo bogato i przychodzę dzisiaj do ciebie, żebyś wykorzystała tą szansę i dołączyła do nas. Tylko jeśli punkt numer jeden z dzisiejszego live'a, jesteś w stanie wziąć odpowiedzialność za siebie i za swoje życie, i za swoją grę, nawet kiedy nie widzisz jeszcze rezultatów. Bo tam, w tej przestrzeni, poczujesz się bogata, warta, sprawcza, kreatywna, nawet kiedy nie widzisz rezultatów. I to uczucie, i to I can do anything spowoduje, że te rezultaty przyjdą, tak samo jak przychodzą rezultaty i u mnie, i u kobiet. Mówiłam dzisiaj na story, co mi się przydarzyło. Manifestacja po prostu w 3 sekundy. Dobra. Aktywacja obfitości. Do niedzieli. 199 euro. Za dostęp do transmisji, których możesz używać na każdym poziomie swojej gry. Wskoczysz na jeden poziom. Od nowa, okej, okay, co tu było z inwestycją, okej, okay, co tutaj było ze sprzedażą, okej, okay, co tutaj było ze stawaniem się, okej, okay, co tutaj było z tymi blokadami. Nowy poziom. I nowy poziom. I nowy poziom. Także to są rzeczy, których ja używałam i zbudowałam sobie kilkuset tysięczny biznes i używam ich dalej. Cały czas. Jest nowy poziom. Gram dalej na tych samych kodach. Tylko, że z nowego poziomu, jak używam te kody, to, co się przede mną wyłania i to, co się przede mną pokazuje, jest nową rzeczywistością. Okay? Nową linią życia. 199 euro do końca niedzieli. Po niedzieli cena idzie w górę. Jak przez stronę dołączysz do aktywacji obfitości i przejdziesz przez płatności, to zobaczysz link do Telegramu i tam dołączysz i jesteś. Tam mamy 3 podgrupy. Mamy podgrupę z transmisjami i mamy podgrupę z naszym czatem, w którym się wymieniamy, dzielimy, wspieramy, inspirujemy, ale przede wszystkim dzielimy.
Jeżeli nie chcesz się fatygować, możesz do mnie napisać na priv, ja Ci wyślę bezpośrednio link i wtedy będziesz musiała tylko przejść sobie przez inwestycje i jesteś w naszej grupie. Ja już szykuję, ale na razie teraz nie mówię co, aktywacja obfitości wie, ale szykujemy podobny format na kwiecień, może na połowę marca. Jeżeli są takie efekty, to idziemy jeszcze głębiej w self-concept. Natomiast na razie to jeszcze nie publikuję tego, bo za kulisami zaczynam pracę nad kobietą z biznesem. Ale na razie skończmy sprzedaż aktywacji obfitości. Dajcie znać, czy macie jakieś pytania do dzisiejszego tematu biznesowego, do tych kodów, do aktywacji obfitości. Jeżeli macie jakieś pytania, to proszę bardzo, teraz. Now is the time. Po każdym live z Tobą coś mi klika. Dzięki. Oczywiście świetny przekaz, zbiorę te kody, to pięknie, bo pięknie zbierasz to, co niby intuicyjnie wiadomo, ale zebrane razem nabierają mocy. Świetna robota, przyciągamy to, czym jesteśmy. Mi jak najbardziej Olimpio, wycofałam się trochę, słucham tylko Ciebie i działam sobie w ciszy i dla mnie Twoje treści są cenne i dziękuję. Miód na moje serce. Uwielbiam Wasz feedback, uwielbiam Waszą wdzięczność, uwielbiam Wasz progres. Uwielbiam Wasz progres. Uwielbiam, jak zaczynacie sprawczo grać w swoją grę. The best feeling. To nie sprawia... To ostatni kod, taki PS zrobimy sobie. Nie sprawia na początku, tak, jak ktoś walczy o przetrwanie, to tak, ale zaraz powiem. Na początku, jak ktoś walczy o przetrwanie, to tak, ale potem nie sprawia przyjemności samemu odnosić sukces. To jest mordęga tak naprawdę. Jeżeli ktoś jest na takim poziomie gry, że nie chce się dzielić swoimi kodami, albo nie chce się dzielić swoją obfitością, albo nie chce się dzielić wiedzą, to ta osoba jest na ego tripie, bo jak naprawdę ucieleśniasz swoją grę, cześć kochanie, jak naprawdę grasz i wiesz, o co grasz, żeby wygrać, to jest mordęga, jak wokół Ciebie ludzie nie grają, tylko są na przykład w ofierze albo w egotripie. To jest mordęga. No nie masz co z nimi zrobić. Nie da się z nimi pogadać w ogóle. Okej? Okay? Także to jest kolejny kod, że w pewnym momencie w swojej drodze będziesz musiała wskoczyć na planszę, jeżeli będziesz chciała się wspinać, to będziesz musiała wejść na planszę, w której jest ważna służba. I dawanie ludziom tego, co potrzebują, żeby dostać się na kolejny level. I wtedy znikną Twoje problemy, Twojego ego, jak wyglądasz i co Ci hejterzy mówią, bo już nie będzie chodziło o Ciebie. Będzie chodziło o wizję, o misję. Także to jest najlepszy kod. Na koniec. Beata pyta, czy afirmacja to samo, co kody obfitości? Wczoraj mówiłam, że afirmacja to tak naprawdę myśl. Tylko, że afirmacja to jest myśl powtórzona wiele razy. Czyli możesz afirmować, pieniądze do mnie przychodzą. To nie jest kod. Kod to jest tak jakbyś była w grze i masz awatara, który działa na pewnym kodzie. Czyli Twój kod, Ty sobie możesz powtarzać, że afirmacja, pieniądze do mnie płyną, ale jeżeli jesteś zakodowana na niskie poczucie wartości, na poczucie bycia niewartą, czego w ogóle nie musicie tak mieć, ale są ludzie zakodowani w taki sposób, okej? Okay? No to oni mają taki kod i afirmacja nie pomoże. Chyba, że będą afirmować 10 lat, aż w końcu się przeafirmują. Ale nie ma po co afirmować, wystarczy zmienić sobie tożsamość. Wystarczy wprowadzić nowy kod. Wystarczy przestać utożsamiać się z tym szkodliwym kodem. Wystarczy.
Ale są gracze, którzy lubią bardzo się zajmować swoimi kodami i jak te kody są straszne i marne, a są gracze, którzy daj mi, take my money, take my shut up and take my money, give me that fucking code and let me play. Okay? Ja jestem takim graczem, moja powoli się też uczę swoją wiadomość do takich graczy też docelowo formułować, bo jednak mam takie w sobie coś, że poprzez to, że widzę wszystko dokładnie, wszystkie programy w Matrixie, to często się do nich odnoszę i często wcześniej było tak, że się bardzo denerwowałam, tak, że no jak ty to możesz sobie robić, no jak ty możesz tak myśleć, no jak ty sobie myślisz, że będziesz szczęśliwa w tym związku, jak ty sama po prostu tam ledwo zipiesz, takie kody masz przepalone. Także moje skupianie się na tym powodowało również, że grawitowały do mnie takie osoby. Zapraszam Was całym sercem do aktywacji obfitości, póki cena jeszcze jest tak atrakcyjnie niska. Jeżeli jesteś gotowa, chcesz wziąć za siebie odpowiedzialność i być aktywowana, jest to idealna przestrzeń. Zaraz będzie kobieta w biznesie, a później będzie jeszcze jedna absolutna bomba na Telegramie, ale wszystko krok po kroku, plansza po planszy. Tymczasem pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję Wam za Waszą obecność, za Wasze komentarze, za Waszą wdzięczność, za Waszą uwagę i idźcie i grajcie w to życie wszyscy. Do usłyszenia.